Witam się dziś z Wami z nadpysznego posiłku, nie pierwszego w tym domu, ale zawsze pysznego. Jestem w domu Agnieszki Mielczarek, znanej dietetyk, autorki wielu popularnych książek. Miło mi. Dotyczących odchudzania, dotyczących zdrowego jedzenia. I tak sobie myślę, Agnieszka, że może byśmy jakieś mity poobalały dzisiaj, co? Obalamy mity na temat odchudzania. Aga, ja wiem, że ty wiele gwiazd żywisz naszych, polskich, celebryckich. Tak, są na mojej diecie pudełkowej. Ze względu pewnie na to, że ta dieta jest bardzo odmładzająca po pierwsze, bo mam bardzo dużo antyoksydantów w diecie. Nasze gwiazdy chcą super wyglądać. Pięknie wyglądać po prostu. Tak. Myślę, że słuchacie my wszystkie. Dokładnie. Prawda, dziewczyny? Chcemy pięknie wyglądać. Dokładnie. Ja tych posiłków nie przygotowuję z jakichś wymyślnych rzeczy. My mamy wspaniałe polskie superfoods. Ja na swoim kanale na YouTubie na Jest Inaczej zawsze mówię o naszych produktach. Nie wymyślam jakichś tam z Ameryki Południowej składników. I to jest fajne, że tak naprawdę dieta naszych gwiazd może być tą dietą na naszym którą my stole. Możemy mieć na stole. Ja dzisiaj bym chciała trochę mitów poobalać z Tobą. Myślę, że jesteś najlepszą osobą, która nas tutaj poprowadzi fajnie. Ja nie znoszę mitów, więc bardzo chętnie poobalamy. Dzięki rozmowie z Agnieszką, słuchajcie, dzięki naszej współpracy, mnie udało się bardzo fajnie schudnąć, bez żadnych wyrzeczeń właściwie. Ale to, Asia, była Twoja robota. To była tylko rozmowa jedna, a potem już poszło, wiesz, to jest... No ale wiesz co, to był ten właściwy szlak, jak ja to mówię, jakby popchnęłaś mnie we właściwą stronę i ja już wiem, słuchajcie, że chudnie takie bardzo fajne, bezstresowe, miłe wręcz, nie wymaga w ogóle wielkich poświęceń. I trochę tych mitów dzisiaj poobalamy, bo jak sobie rozmawiam z koleżankami o chudnięciu, to słyszę wiele takich dziwnych rzeczy, no tak, które no, czasami wręcz mnie dziwią. I może obalmy po kolei je wszystkie, dobrze? No, myślę, że wszystkie się nam nie uda obalić, ale... Te główne. Pierwszy mit, że żeby schudnąć, musisz być na jakiejś diecie, takiej odpowiedniej, jednej, znanej albo modnej. I to jest kluczowy błąd. Bo założenie diety jest takim zamkniętym w czasie procesem. Otóż, żeby schudnąć w sposób trwały i żeby zacząć się lepiej odżywiać, nie możemy myśleć, że odtąd dotąd się odchudzam. To jest błąd. Po pierwsze, myślmy w ten sposób. Zmieniam swoje odżywianie. Chcę zacząć jeść inaczej. I w ten sposób tak ty do tego podeszłaś. To o tym rozmawiałyśmy. Tak, właśnie, że ja jak sobie rozmawiałyśmy z Agnieszką, ja nie powiedziałam, Agnieszka, ja chcę schudnąć, tylko ja powiedziałam, Agnieszka, ja chcę zdrowiej jeść i chcę się dowiedzieć, co mi służy konkretnie mojemu organizmowi, a co jest dla mnie nieodpowiednie. Zrobiłyśmy badania, znaczy ja je zrobiłam, ale... Tak, badania na alergie pokarmowe, które nie wszędzie są dobre i zanim je zrobimy, przeszukajmy informacje na ten temat. Dokładnie, czyli dobre źródła, robimy badania, badamy nasz organizm. Nie ma, słuchajcie, czegoś takiego jak dieta modna, niemodna, dokładnie, która każdemu służy. Dokładnie. Aga, opowiedz trochę właśnie o tych dietach, bo ty mówiłaś, że jedna jest rzeczywiście taka, która nie zaszkodzi. Jest jedna dieta, o której mówią wszystkie najpoważniejsze instytucje medyczne na świecie. To jest dieta oparta przede wszystkim o warzywa. My dzisiaj, widzisz, Asia, na naszym talerzu mamy dużą sałatę, mamy kawałek dorsza, mamy w ryżu również warzywa. Także, pyszne jest, naprawdę, także słuchajcie. Przemycamy te warzywa do wszystkiego. I teraz surowizna spowoduje, że indeks glikemiczny tego dania spada. Czyli nawet gdybyśmy miały smażone danie, dzisiaj nie mamy, bo mamy duszone, ale jakbyśmy miały coś smażonego, to duża ilość warzyw powoduje, że nie mamy wyrzutu cukru do krwi, że taki jest po... Balans się taki fajny zrobi w organizmie. Jest stały poziom glukozy, po zjedzeniu tego nie będzie nam się chciało nic słodkiego, nie będziemy mieć informacji takiej fałszywej, że chyba jesteśmy głodne po naszym obiedzie i coś musimy dołożyć, ponieważ ten poziom glukozy jest na stałym poziomie. Nie mamy uczucia zmęczenia po zjedzeniu, które często towarzyszy ciężkim, obfitym daniom. Czyli jakby ta informacja pierwsza, nasz talerz, zwłaszcza kobiet po 40, jak my jesteśmy, musi być w 3/4 złożony z warzyw, pestek, dobrego oleju,
nie bójmy się tłuszczy, bo wykluczenie tłuszczu to jest pierwszy podstawowy błąd. Tłuszcz to jest omega-3, połowa witamin wchłania się w tłuszczu, nasza skóra potrzebuje dobrego oleju, więc ten olej porządny, tak, dobry krem. Na półce. Czyli dziewczyny, olej arganowy na twarz, maseczki fajne, ale też dobre oleje do jedzenia. Dokładnie. Że nas od środka to bardzo fajnie. Porządna butelka, dobrego oleju zawsze w domu. I ta dieta najzdrowsza, o której wszyscy mówią, to jest właśnie dieta oparta przede wszystkim o warzywa, pestki, czyli słonecznik, dynia, dodajemy mak, sezam, dodajemy ziarenka, olej. I tutaj zawsze mówię o moich winegretach, że nawet jak coś znajdziesz w warzywniaku. Na górze będzie informacja, będziecie mieli odcinek w tej chwili o winegretach. Właśnie ja sobie nawet ostatnio oglądałam, które Aga stosuje. I winegret jest takim cudownym łącznikiem, ponieważ idziemy do warzywniaka właśnie, znajdujemy warzywa, które lubimy, podsmażamy je, jeśli to jest cukinia, jemy na surowo, jeżeli możemy, dodajemy winegret i to będzie fajnie smakowało. Robimy więcej, zabieramy do pracy. To są proste triki, żeby mieć stały dostęp do dobrego jedzenia. Tak, bo kluczowym naszym problemem jest co? Jesteśmy zabiegani. O matko, właśnie ten brak czasu. Brak czasu, brak wiedzy. Czytam jakieś diecie, ojej, faktycznie, może się na nią przerzucę. No dobra, 7 dni, to nic nie da. Czyli obalamy. Słuchajcie, obalamy nie dieta jakaś jedna, modna, akurat promowana przez media, tylko po pierwsze, dowiedzenie się o sobie samym jak najwięcej, co nam służy, co nie. Po drugie, rzeczywiście dieta, a tak naprawdę wprowadzenie warzyw do naszego menu. Dokładnie. Zmiana proporcji na talerzu. Ważne jest również to, żeby zastanowić się, bo bardzo często mamy tak zwanych, ja miałam w gabinecie, już teraz nie konsultuję, ale miałam tak zwanych recydywistów, jak ich nazywałam, czyli osoby, które przeszły wszystkie diety. Ja nawet nie znałam połowy nazw tych diet. One wszystko przeszły i co? Łącznie z dietą abrakadabra. Mamy tu, słuchajcie, dzisiaj towarzystwo. I co? I one mówią, że te diety nie działają. No pewnie, że nie działają. Ja sama to powiem. Dieta nie działa, bo ona jest zamknięta w danym czasie. A po drugie, nie każdemu pasuje dana dieta. Dietetyk rozpisze szpinak, łosoś. Osoba nie znosi szpinak, łosoś. Albo okazuje się, że my jesteśmy uczuleni na przykład, słuchajcie, dokładnie, na szpinak czy łosoś. Więc warto. Czyli obalamy. Obalamy. I jeszcze co jest ważne, jeżeli jesteśmy właśnie tym recydywistą, zastanówmy się, co spowodowało, że nie udało nam się wytrwać w tych dietach. Czyli co? Może zajadamy stresy w pracy. Może mamy nawyki typu film, chipsy. Popołudnie, kawka, ciastko. Nawyki są bardzo trudnym do wykorzenienia zjawiskiem. W każdej strefie, myślę, strefie, nie tylko jedzeniowej, ale w jedzeniu bardzo. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację u siebie, znajdźmy na to rozwiązanie. Jadłam chipsy wieczorem, dobra, kupię sobie najpyszniejszą herbatę, jaką mam na rynku. Piękny imbryk, tak, z klasą. Z klasą, zgadzam się. I ja ten moment będę celebrować. I robię rytuał dla siebie, po prostu. Zamieniam zło na dobro. Zrobię sobie różne herbatki, ziółka, poszukam, zmieniam to. Fajne to jest, słuchajcie, czyli jakby nie wchodzimy w modną dietę, tylko wchodzimy w dobre składniki i w rytuały takie dla siebie. Dokładnie. Czyli mamy pierwszy, jak to powiedzieć, mit obalony, tak? Że dieta. Drugi mit, który ja słyszę najczęściej, Aga, żeby schudnąć, trzeba ćwiczyć. Co ty na to? Ja na to. Jak na lato? Ja na to. Słuchajcie, ja 41 lat. Nie powiem, ile ważę, bo ważę niedużo, bo ostatnio nie denerwuję w ogóle. Ale niedużo ważę. Ja jestem zwolniona z WF-u. Ja jestem to pokolenie zwolnione z WF-u. Nie znosiłam ćwiczyć, nie znosiłam się pocić. Nie zdążyłam, mój brat się ze mnie śmieje. Aga, pamiętasz, jak ty skakałaś przez kozła? Pamiętam, ja w ogóle nie skakałam przez kozła, ja nie potrafiłam przeskoczyć przez tego kozła. Ja po prostu nie miałam zdolności żadnych takich motorycznych, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny. Jak mnie dziewczyny wybierały tam do kosza, dzieliły się na grupy, ja byłam tą osobą, która zostawała ostatnia. Nikt mnie nie chciał w drużynie. Piąte koło. Wszyscy mi mówili, okej, urodzisz dziecko, zobaczysz. Urodziłam dziecko, nie przytyłam. Ale sobie może to genetycznie masz takie trochę uwarunkowania, że jesteś chudziutka. Nie, jak cały czas walczy z nadmiarem. Nie, to nie są geny, nie. No ale wróćmy do tych ćwiczeń właśnie, no nie wiem. Jest babeczka w okolicach 40, tak? Tak. Już się zbadała, już jest na dobrej drodze. I teraz co, ona musi właśnie iść ćwiczyć. Jest taka presja, cały czas widzimy ten fitness.
Świetnie. To poprawia humor. Jeżeli ci to dobrze robi, spróbuj chociaż raz, żeby wiedzieć, czy lubisz, czy nie. Spróbuj drugi raz. Jeżeli naprawdę ci to nie sprawia radości, tak jak mnie, idź z psem na spacer codziennie. No właśnie, bo słuchajcie, ćwiczenia, może wytłumaczmy. Tak. Ćwiczenia takie typowe, fitnessowe, jakieś na siłowni wręcz, nie mamy tu na myśli ruchu, jakby, nie. Bo nie mówimy o ruchu, nie. Tak, żeby go odsunąć od siebie. Absolutnie nie. Ruch jest jak najbardziej potrzebny z mówimy tego, co rozmawiałyśmy. Mówimy o tym, co się teraz bardzo promuje. A tak? Wytłumacz, dlaczego właśnie ten ruch jest nam potrzebny, taki właśnie typu spacer. Tak, bo wszyscy mamy problem, jeżeli mamy siedzący tryb życia, z krążeniem. Mhm. A to krążenie jest ważne, bo jeżeli tak jak dzisiaj jemy pyszne rzeczy, zdrowe rzeczy, mnóstwo minerałów, witamin, to ta krew, która lepiej zacznie krążyć po spacerze, ona odżywi każdą komórkę. My będziemy mieć rumieniec na buzi, błyszczące oko, właśnie po tym spacerze dotlenimy się i ta krew rozprowadzi po całym organizmie pięknie wszystkie substancje odżywcze. I dlatego ten ruch jest ważny. Dlatego, że również endorfiny, hormony szczęścia w czasie tego ruchu się wydobywają. Ale to nie musi być od razu... Siłowe ćwiczenie takie, tak? Fitness właśnie, kroka. Bieganie, jeżeli tego nie lubimy. O jednej też zasadzie. Jeżeli chcemy coś zmieniać, cokolwiek w naszym życiu, pamiętajmy o takiej filozofii Kaizen z Japonii. Małymi krokami. Nie zmieniamy od razu, bo się okaże, że w poniedziałek zaczynamy, a w środę padłyśmy. Będziemy, nie udało się. Będziemy złe na siebie, że nie wszystko zrobiłyśmy. Wyznaczajmy małe cele, ale do zrealizowania. Ale zobaczcie, to jest bardzo mądre, co Aga mówi, bo możemy zacząć od krótkich spacerów, tak. Później je wydłużyć, później zrobić sobie zabrać męża. Spacery właśnie, albo wręcz na rowery pojechać. Dokładnie, i być tak. Może nawet dojdziemy, i dojdziemy do tego etapu, że zechcemy sobie iść na tą siłownię. Tak. Ale obalamy drugi mit, że żeby się odchudzać, to nie jest tak, że musicie od razu iść i ćwiczyć na maksa, jak tylko dokładnie. Się da. Że to Wam niby jakoś bardzo mocno pomoże. Większość chudnięcia to jest dobrze dobrane dieta. Jedzenie i dieta, ale właśnie ta, o której rozmawialiśmy w micie pierwszym, ta dla nas. Dokładnie. Taka jeden na jeden. I to każdy powie z osób zajmujących się fitnessem, 70% ładnego ciała to jest dieta. Nie ma żadnej filozofii. No dobrze, dziewczyny, wchodzimy na dobrą drogę. Obaliłyśmy już dwa mity. Jesteśmy na dobrej drodze, dziewczyny, bo pierwsza rzecz, mamy fajną dietę dla nas, już porobiłyśmy badania. Druga rzecz, wiemy, że warto spacerować i że ruch generalnie jest dobrem, niekoniecznie wysiłek. A trzeci mit, który będziemy obalały, dotyczy tego, że możemy zacząć w każdym momencie i od jutra. Mhm. Bo to tak jest. Od jutra wchodzę na dietę. Tak. I co ty na to? Co to znaczy, że od jutra wchodzę na dietę? No, że wiesz, wszystko rzucam, nagle przestaję jeść to, co do tej pory jadłem. Ale wiesz, co masz jeść? Nie wiesz, co masz jeść. Co masz w lodówce? Czy jesteś przygotowana do tego, żeby od jutra wejść na dietę? No nie. Walka ze złym nawykiem, o którym mówiłyśmy, to jest jak pójście na wojnę z najgorszym wrogiem. No, żeby pójść na wojnę, to trzeba się przygotować, ustalić strategię. I do tego trzeba tak właśnie strategicznie podejść. Mhm. Czyli, okej, od jutra chcę to zmienić. No dobra, co zmieniam? Po pierwsze, dlaczego chcę to zmienić? Jakie korzyści z tego będą dla mnie, że ja to zmienię? Żebyśmy wiedziały, bo w tym momencie jest motywacja. Co to dla mnie oznacza? Jakie korzyści dla mnie? Bo każdy będzie miał inne korzyści z tego. Ktoś będzie się cieszył, że partnerowi się bardziej podoba, ktoś będzie doceniał to, że ma fajną energię w pracy, ktoś będzie się cieszył, że dla swoich dzieci, że będzie dłużej żyć, że to jest dla niego ważne. Każdy ma gdzie indziej motywację i ta świadomość, wiem dlaczego to robię, jest pierwszym kluczem. Drugim, okej, co muszę zmienić? No dobra, co jem na śniadanie? Kanapkę z żółtym serem, z szynką i z pomidorem. Nie. 99% chyba śniadań w polskich domach. Nie. Śmieję się, ale rzeczywiście dużo z nas takie śniadania je. Okej. Zrób owsiankę na mleku roślinnym. Wyrzuć na chwilę mleko krowie, bo być może, że ci szkodzi, jak większości osób po 40. Jeśli ci nie szkodzi na 100%, zrób ją na mleku, okej. Ale zamień sobie owsianka, superfoods, mnóstwo błonnika, witamina B, która jest ważna dla naszego samopoczucia. Zrób sobie trzy śniadania, listę trzech śniadań. Czy masz składniki do tego? Aga, poczekaj, czyli słowem, słuchajcie, trzeba się przygotować jak po prostu. Jak na wojnę, jak tak. Na wojnę. No, ja nie podchodzę do odchudzania jak do wojny, ale rzeczywiście taka mocna siła wewnętrzna i to, że jesteśmy
przygotowane na wszystkie ewentualności. Dokładnie. Chyba dużo nam pewności siebie może dać. Tak, a poza no tym, i też przyjdą te słabsze momenty być może, prawda? Więc my będziemy wcześniej przygotowani też. Po pierwsze będziemy mieli zapas jedzenia, który nam jest potrzebny. Po drugie będziemy wiedziały już wcześniej, tak, co nas czeka tak naprawdę. A takie zaczynanie diety znienacka, jak ja bez to mówię, sensu. No bez sensu, słuchajcie, rzeczywiście, bo co, zazwyczaj zapału nam starcza na tydzień. O, oby. Oby, no to no. Okazuje się, że niektórym osobom jeszcze na mniej. Jeszcze krócej. No i ponosimy porażkę, a porażka no, nie mobilizuje do jakichkolwiek zmian, prawda? Możemy się podłamać tym. No porażka to jest najgorsze, co nam się może zdarzyć, ponieważ obwiniamy od razu siebie, a tutaj nie ma sensu siebie obwiniać. Po prostu źle się do tego przygotowałyśmy. Zacznijmy jeszcze raz. Czyli obalamy. Mit trzeci, nie zaczynamy diety od jutra. Do diety musimy się mentalnie przygotować. I nawet nie mówimy diety. Nawet unikajmy słowa dieta, po prostu zmieniamy w naszym życiu to, jak się odżywiamy. Zmieniamy, no dobrze, a ja chciałabym teraz nawiązać, Aga, do czwartego mitu. Żeby schudnąć, musimy zrezygnować z wszystkich przyjemności i frykasów. A nie, bo to by była kara. No właśnie, co ty na to? No ja na to, po pierwsze, dieta trzymana w 90% jest tak samo dietą terapeutyczną, jak trzymana w 100%. Czy dieta, czy sposób żywienia. Czyli możemy mamy przeżyć jeden dzień na 10, gdzie hulaj duszo i zjedzmy to, na co mamy ochotę. Czyli tiramisu, jeśli mamy ochotę, proszę, możemy sobie... Wszystko jakby w granicach rozsądku, żeby się nie rozchorować po prostu, ale chcesz zjeść sobie, nie wiem, kotlecika schabowego i zagryźć go potem tiramisu? Proszę bardzo, chcesz jeść na pizzę, bo ją kochasz? Czy wy to słyszycie? Yes. Ale musi tak być. Nie może cudownie być, to brzmi, nie naprawdę. Nie może być takiego umartwiania, że no dobrze, przejście na zdrowe odżywianie oznacza dla mnie rezygnację ze wszystkiego. Nie. Tu ważny element, ponieważ to jest tak jakby celebracja przyjemna. Osoby, które mają jakby w głowie takie nastawienie, że jedzenie jest ich jedyną przyjemnością, bo sporo jest takich osób, to też jest ważna informacja, żeby poszukały gdzie indziej tej przyjemności. I poza drugiej stołem. A to już zobacz, wchodzimy na takie psychologiczne trochę sfery. Ale to jest bardzo ściśle związany z psychologią proces. Osoby, które wiele razy były na diecie, wiedzą, jak jest to trudne do zmiany. Bardzo często jest tak, że pojawi się jedna porażka, ale spróbuj jeszcze raz. Większość osób zaliczyło porażki. Porażka nie jest porażką. To jest tylko etap jakiś życiowy. Dokładnie. Jest to jeden z etapów nieunikniony wręcz. Nabroiłaś? Spoko. Zrób sobie jutro zielony koktajl, zupkę, krem. Nic się nie stało. Nie obwiniaj się. Każdy przeszedł przez ten etap. Cudownie się słucha, słuchajcie, takich porad, naprawdę. Ja tam broję czasami, no co będę kłamać. Ja też. I tiramisu też lubię. Mamy, słuchajcie, jeszcze jeden mit, właściwie nawet nie jeden, bo jeszcze trzy nam zostały. Piąty mit. Zdrowe jedzenie jest niesmaczne. Asia, jak ci smakuje? Ja, słuchajcie, rozmawiałam tutaj z Agnieszką, już trzy razy miałam ochotę powiedzieć, że po prostu to jest pyszne, co je w tej chwili jemy na talerzu. A tak naprawdę wszystkie trzy składniki naszego dania, czyli i ryba, i ryż, no o surówce to wiadomo, no po prostu, słuchajcie, to jest pyszne, to jest przepyszne jedzenie. Tak, to jest kwestia doprawienia, to jest kwestia jakby inspiracji, poszukania fajnego przepisu i to jest bardzo szybkie jedzenie, bardzo proste. Jeżeli na przykład mamy problem z tym, że nie mamy w pracy dobrego jedzenia, tak? To zróbmy sobie na zapas. Wrzućmy kaszę, wrzućmy warzywa, pestki, rodzynki. Kaszotto tak zwane. Kaszotto, tak, słoiczek czy w pudełeczko. Zalejmy winegretem albo weźmy sobie oddzielnie winegret, jeżeli mamy świeżą sałatę, bo on by ją sparzył przez kilka godzin, ale oddzielnie winegret. Zabierajmy to do pracy, róbmy więcej. Robimy zupkę, zamruźmy kilka porcji, bo przyjdzie taki jesienny dzień, wrócimy późno z pracy, nie będzie nic w lodówce i tu jest pułapka. Mhm. I tu weźmiesz coś, co cię tak nasyci. Ale nie musisz mi tego tłumaczyć, bo no, ja doskonale to znam. I to jest bardzo częsta pułapka wielu osób. Zatem, jak masz wolną chwilę, zrób sobie kilka porcji na ten dzień, czegokolwiek. Włóż to do zamrażalnika, niech to będzie. To są moje sposoby na to, żeby się zdrowo odżywiać. To są takie skróty, które pozwolą ci również przetrwać tą gorszą sytuację, bo są takie sytuacje. No dobrze, a szósty mit, że w pewnym wieku, czyli po tej naszej czterdziestce,
Ale nie, generalnie, że w pewnym wieku. Nie da się schudnąć. Im dalej w las, tym trudniej, ja słyszę, tak? Że już kobiety takie dojrzałe, albo po 40 dziewczyny, że hormony nam inaczej pracują i że koniec, nie schudniemy. Zresztą, sobie daleko szukać, reklamy telewizyjne, słuchajcie, mówią nam o tym, tak? Że w pewnym wieku jest ci trudniej schudnąć, że musisz sięgnąć tam po coś czy po coś. Jest trudniej, bo jest wolniejszy metabolizm. Ale znowu, zmiana na talerzu. Moja teściowa, mając 70 parę lat, schudła 12 kilo. Pięknie. Jedząc według tej zasady. Warzywa 3 czwarte, reszta 1 czwarta. I słuchajcie, co jest też ważne, myślę, w tym momencie, o tej zasadzie większości warzyw, że to się nie dzieje nagle i że my też źle chudniemy, tylko zmieniając jakby tą dietę, i też mówię z własnych doświadczeń już w tej chwili, my bardzo ładnie chudniemy sobie stopniowo, chociaż to ludzie, jest najskuteczniejsze chudnięcie. To raz, ale chociaż ludzie zauważają od razu już tą zmianę. Bo oczywiście, bo się lepiej wygląda i też inaczej się ciało nasze zachowuje. Czyli co? Wiek właściwie, jeśli chodzi o dietę? Jest w każdym wieku, jest fajnie zacząć. Dziewczyny, nieważne ile macie lat, możecie zacząć. Jutro nie, bo musicie się troszeczkę przygotować do tego. Pojutrze ale... już można, ale dokładnie jutro nie. W waszym wieku możecie zacząć swoje zdrowe żywienie, bo ja nie nazwę tego jakimś odchudzaniem dużym. A Agnieszka, jeszcze ostatni mit nam został, siódmy już. Zdrowe jedzenie i zdrowa dieta jest bardzo droga. Co ty na to? No ja na to, że nieprawda. Jest taki film, spróbujemy wkleić linka, jak nam się uda. Dziewczyna wzięła moją książkę Detoks dla odpornych i przeliczyła koszt diety dziennej. To wyszło jej między 12 a 20 zł dziennie. Marchewka nie. Brzmi fajnie. Marchewka, oczywiście używamy polskich cały czas jak produktów. Produktów, tak. W moich dietach jest mnóstwo kapusty, mnóstwo warzyw polskich. Oczywiście kasze są droższe, ale tych kasz nie ma na tym talerzu bardzo dużo. I koszt dwóch łyżek kaszy nie będzie większy niż kawał po prostu tej karkówki. Tłustej karkówki, czy nawet kiepskiej jakości kurczaka. Oczywiście mięso jest bardzo tanie, ale ono nie jest tej jakości, nie zawiera tych substancji, o które nam chodzi. Także dieta zdrowa to jest mit, bo po pierwsze mamy polskie produkty, po drugie nie wydajemy na kosmetyczki, bo nam się dzieje coś ze skórą. Kolejne produkty, bo znowu coś. I tak długofalowo ty patrzysz, tak? Że jeżeli będziemy zdrowo jadły i dostarczały sobie właśnie tych wartościowych składników typu oleje, dokładnie, witaminy, minerały, poprawia się nasz wygląd, poprawia się, słuchajcie, stan skóry, włosów, paznokci. Tak. Tym samym my mniej pieniędzy w skali długofalowej wydajemy właśnie na te wszystkie usługi zewnętrzne albo ratujące wręcz czasami naszą skórę. Ratujące skórę, tak samo ze zdrowiem. No sami wiemy, ile kosztują problemy ze zdrowiem jakiekolwiek, kiedy się zaczynają, więc myślmy perspektywicznie. Ja zawsze tłumaczę, że kiedy ktoś mi zaczyna mówić o kosztach, to zobaczmy, ile mężczyzna spędza czasu, czy kobieta, wybierając samochód, analiza, fora, porównania, no czas ogromny, a to jest tylko samochód. Gdybyśmy dokonali takiej analizy kosztów i optymalizacji wydatków rodzinnych, żeby je przerzucić na talerz, gdybyśmy dokonali tego wysiłku, który będzie zbawienny dla całej rodziny. No to bylibyśmy mistrzami po prostu i optymalizacji kosztów jedzenia, i zdrowego. I zdrowi, i piękni, gładcy. Tak. Więc jeżeli oczywiście będzie nas, uznamy, że ta kasza quinoa, czy jakiś produkt, dobry łosoś jest troszkę drogi, dobra, to z czego zrezygnujemy? A napoje, czy na te napoje gazowane słodkie są potrzebne? Nie, nie kupujemy. Czy te wszystkie jakieś tam dodatki w kuchni są potrzebne? No nie, bo samo zło z tego płynie. Zróbmy zamianę na coś innego. Czyli tak naprawdę zdrowa dieta nie będzie tania, bo to powiedzmy uczciwie, prawda? Że to... Ona może być tania, naprawdę może być tania, bo zdrowa dieta to... Dla całej rodziny myślisz, że rzeczywiście jest to możliwe, że tanie jedzenie może nam dać zdrowie o każdej porze roku? Tak, to znaczy tanie jedzenie. My kupujemy produkty nieobrobione, tak? Czyli marcheweczka, kapustka, ziemniaczki. A w tym kontekście mówisz. Bo jeżeli zaczniemy kupować pizzę, oczywiście to jest tanie jedzenie, ale
Kiedy kupujemy kaszę, jej nam starcza na dłużej. Kiedy kupujemy pestki słonecznika, to policzmy koszt nie pudełka słonecznika, tylko garści tego słonecznika. Czyli wyliczamy koszty dotyczące posiłku, a nie jakby... A nie jakby koszyka zakupów, bo on nam na dłużej starcza. A jak już jesteśmy przy tym micie siódmym właśnie i tego, że zdrowa dieta jest droga, taki mit. Jaki ty masz stosunek do składników ekologicznych, jakby ze sklepów ekologicznych? Tak, ja zawsze staram się znaleźć najpierw badania, czy są robione na ten temat. I są badania robione. Są europejskie organizacje, które badają jakość produktów bio w porównaniu z jakością produktów nie bio, typu ziemniak. No i rzeczywiście w produktach bio jest mniej substancji związanych z jakąś szkodliwością dla naszego zdrowia. No nie ukrywajmy. Także to mówienie, że produkty bio to w ogóle jedna wielka ściema, no nie do końca. Nie do końca. I są produkty, które warto poszukać dobrej jakości, niekoniecznie bio. Poszukajmy na przykład rolnika, który no nie ma ogromnego pola. Wiesz, ja z twoim Pascalem o tym rozmawiałam, o lokalesach rozmawialiśmy z Pascalem, że warto kupować u lokalesów. Dokładnie. Czyli właśnie u lokalnych. Tak, ktoś to ma małe gospodarstwo. Kupmy od niego ziemniaczki na zapas. Powiedzmy, że będziemy potrzebować mniej więcej tyle. Skrzyknijmy się z przyjaciółmi, weźmy więcej warzyw. No musimy się zorganizować. Znowu wrócę do tego samochodu. No skoro my tyle czasu poświęcamy na dobra materialne, to dlaczego nie traktujemy swojego ciała jako najważniejszej inwestycji? Zróbmy coś dobrego dla siebie. Dobrego dla siebie, dla całej rodziny. Pięknie powiedziane, słuchajcie. Podsumujmy, Aga. Podsumujmy. Pierwsze. Dieta, żeby schudnąć, nie musimy być na jakiejś konkretnej diecie. Nie powinniśmy nawet. Wręcz nie powinniśmy być. To powinna być dieta... do nas dobrana, tak? Jakby po najlepiej jakichś badaniach, które by powiedziały nam, czego nasz organizm potrzebuje, a czego nie toleruje, bo to też jest ważne. Tak, ale to w przypadku, kiedy rzeczywiście mamy sygnały z ciała, że coś się dzieje złego. Typu choroby autoimmunologiczne, typu jestem na bardzo niskokalorycznej diecie, nie chudnę w ogóle. To typu... byłam ja właśnie, że ja bardzo mało jadłam i byłam, my się nie widziałyśmy z Agnieszką jakiś czas i pierwsze co mi Aga powiedziała, jak mnie zobaczyła, spojrzała na mnie i mówi, Asiu, ale ty jesteś opuchnięta. No. I pamiętasz to moje zdziwienie? Ja jestem spuchnięta? Gdzie? Jak Agnieszka, ty od razu to wyłapałaś, ja tak? To widzę, tak, ja to widzę, bo ja tak dużo osób widziałam przed i po. Już od razu widzę, tak, specyficzne tutaj pod oczami, tutaj. Owal twarzy jest inny również, prawda? Inny, mniejsze oczy, bo ta twarz jest no, po prostu spuchnięta. Dziewczyny, jak macie takie symptomy, to jest właśnie to. Drugi punkt, że żeby schudnąć, trzeba ostro ćwiczyć. No nie, no, nie spacery są fajne. Trzeci mit, że żeby schudnąć i być na diecie, możecie zacząć od jutra. Przygotujmy się. Trzeba się przygotować rzeczywiście. Kolejny mit, żeby schudnąć i żeby być na dobrej diecie, rezygnujemy ze wszystkich przyjemności. Nie rezygnujemy z przyjemności. Róbmy sobie przyjemne momenty raz na 10 dni. Ale uwaga, jak grzeszymy, to tego jednego dnia. Nie rozkładamy grzechów na cały tydzień. A to skupne to. Jeden dzień mamy. Jeden dzień dyspensy. Dokładnie. Kolejny mit, zdrowe jedzenie jest niesmaczne. To jest łatwe do obalenia. Zapraszam na mój kanał. Zróbcie makaron z pastą z awokado albo czarną soczewicę i porozmawiamy. Ja polubiłam bardzo czarną soczewicę. Kolejny mit, rozmawiałyśmy o tym na końcu, ale jeszcze raz powtórzmy. Zdrowa dieta jest bardzo droga. Nie. Jeżeli zmienimy myślenie na temat naszego zdrowia i przeorganizujemy wydatki, to nie. Domowa to nie. I na koniec ja sobie, słuchajcie, taką wisienkę na torcie zostawiłam. W pewnym wieku nie da się schudnąć. I to już obalamy no to na całego. To już jesteś dowodem, tak, że wiem, że da się. Chudniemy, słuchajcie, nieważne ile mamy lat, naprawdę w każdym momencie życia można robić coś dla siebie dobrego. I w kwestii jedzenia, takich żywienia siebie, w kwestii chudnięcia, w
kwestii rozwoju osobowościowego, prawda? Ale tak, ale to jest ściśle związane z jedzeniem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zdrowo się odżywiamy, mamy zupełnie inny poziom energii, mamy taką otwartość umysłu, rodzi się w nas jakaś kreatywność w stosunku do własnego życia. I jeżeli dobrze się czujemy, no to wiemy, że chce nam się żyć, tak? Nie jesteśmy otumanieni, bo bardzo często jest tak, że ktoś wstaje od rana i jest zmęczony na złej diecie. A tutaj mamy fajną energię, chce nam się. Nagle osoby inne widzą, że jest nam dobrze, lgną do nas i chcą troszeczkę ugrzać się w tym ciepełku naszym i w tej dobrej zmianie. I wszystko się zmienia. Także tu nie chodzi o wygląd. To w ogóle zmiana jest w ogóle dobra. My z Agnieszką lubimy zmiany i zawsze mówimy o tym, że zmiany są, słuchajcie, okej. Jeżeli spodobał Wam się nasz film dziś, nasza rozmowa, mamy nadzieję taką, to oczywiście poprosimy o subskrypcję. Tutaj na dole będziecie mieli też namiar na kanał Agnieszki, do którego ja Was bardzo serdecznie zapraszam, bo sama korzystam z tych przepisów. Na dole też będzie przycisk do subskrypcji Greenkanu. Dajcie nam łapkę w górę, będzie nam bardzo miło. I co, do zobaczenia, bo my takich rozmów dla Was jeszcze troszeczkę planujemy. Zwykłe dziewczyny. Będziemy mówić do Was nie tylko o jedzeniu. Na razie się pożegnamy na dziś. Tak. I co, do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa. Pa.